Witajcie w moim kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałabym pokazać Wam stylizację, w której króluje zieleń, bo jak wiecie, zielony to jest mój jeden z wielu ulubionych kolorów, chyba najbardziej ulubionych, chociaż właściwie nie wiem, bo czasami jest to chabrowy, czasami czarny, ale właściwie chyba zieleń najbardziej. No i dzisiaj ta zieleń przeważa w mojej stylizacji, więc powiem, co mam na sobie. Zaczynając od góry, mam marynarkę. Marynarka jest bardzo stara, to był mój uniform jeszcze kiedyś z Bershki, dawno, dawno temu, kiedy tam pracowałam. No ale nosiłam ją rzadko i jak widzicie, trzyma się całkiem dobrze i dzisiaj w tej stylizacji fajnie mi tutaj pasuje. Pod spodem mam bluzkę z taką cieniutką, taką powiedzmy jedwabną w ptaki, których nie możemy z Grzegorzem nazwać. To chyba są gile albo dzięcioły, po prostu nie wiem, co to za ptaki. Żenada, no ale dobra, jest bluzka w ptaszki. No i do tego zielona dzianinowa spódnica, którą ostatnio kupiłam w Sinsayu. Zielone szpilki, takie zamszowe, również kupione na Allegro za w ogóle 30 zł, także bardzo śmieszna cena. No i moim dodatkiem dzisiaj jest transparentna, przeźroczysta plexi, taka gumowa torebka z Fregwartu. Mam jeszcze jedną taką z wąsami. I zegarek, to jest prezent od mojego szwagra i jego żony. Z taką piękną sobą, a jak wiecie, ostatnio szłam przecież płaszczyk z sobą, także sowa gdzieś tam się przewija w moich stylizacjach, więc dzisiaj jest w formie zegarka. Także ja prezentuję się tak, no zapraszam oczywiście Was do komentowania, mam nadzieję, że stylizacja Wam się podoba, jest taka bardziej elegancka, no ale zieleń króluje, tak jak już wspomniałam na początku, bo ja zieleń uwielbiam. Także co, ja się z Wami żegnam, no i zapraszam na moje kolejne odcinki, mogę Wam zdradzić, że już we wtorek szyjemy, a co szyjemy? Dzianinową, takiej dzianiny pętelkowej na szutkę. Także ja Was zapraszam na wtorek na mój odcinek życiowy, a stylizacja z tą narzutką jak zwykle w czwartek. To co? Do zobaczenia! Może to ja mam na to dupsko włożyć? Nie wiem. Pomożesz? Ty, a ty to nagrywasz? No raczej. Mhm.